Hej, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi i witam was w pierwszym takim przedsięwzięciu, jakim jest próba komentowania filmów, a w zasadzie próba komentarza rozgrywki, którą zacznę od prostej gry, jaką mam nadzieję prostej. Prostej w komentowaniu. Gry, jaką może być w tym momencie Warcraft 3 The Frozen Throne. A do czynienia mamy, jak już sami zresztą widzicie, nawet po tytule filmu, mamy do czynienia z mapą The Lord of the Aftermath, co będzie bardzo, moim zdaniem, ciekawą rozgrywką. Zacznijmy od tego, że przedstawię wam, kto będzie w dzisiejszym materiale grał. Jeżeli chodzi o krwawe elfy, w sumie może... opcje... gra... włączyć... muszę pokazać paski kondycji... jej... no, to się może bardzo przydać w trakcie, jak będziemy oglądać potyczki naszych przeciwników, naszych graczy. A mamy do czynienia z Blood Elfami, w które wcieli się Ice Weather, GNS. No, osobiście nie znam tej osoby. Jeżeli chodzi natomiast o inne jednostki, innych graczy, to w postaci Plagi, czyli Scourge, gra Altair, Burning Legion, Carpe Diem. Natomiast w Dalaran wciela się Sautinus. Tak jak czytam wszystkie te imiona, to nikogo dosłownie nie znam. W Krasnoludy, och, jakże moja ulubiona nacja, wciela się Daros. Mam nadzieję, Daros, że nie spierdzielisz tego, bo w twoim przypadku, gdzie masz do czynienia z Hordą oraz przepraszam, z Hordą, trollami i możliwe, że jeszcze z jak oni się nazywali, Dragonmaw Clan, to możesz mieć naprawdę przerąbane, bo jak tutaj widzimy na dole, Dragonmaw Clan może bez problemu przejść, zająć ten teren i od razu przechodzić w te tereny. Trolle również mogą pomóc, oczywiście robiąc takie zgrabne kółeczko. No, a Dark Horde musi z tego co pamiętam zrobić jeszcze troszkę większe kółko. Dobrze, ale tak abstrahując zupełnie od tego, wrócę do opowiadania dalej, co mamy, kogo mamy tutaj w naszym asortymencie walczących. A mianowicie mamy do czynienia, w ogóle jestem idiotą, mówiłem o trollach, chodziło mi o zwykłą hordę. Mamy do czynienia właśnie jako hordę Efrakto 10. Może być bardzo ładnie. W Forsaken wciela się El Polacco. Krzy wchodzi w Cult of the Man. Rada Druidów. A, cześć, Rada Druidów. Nienawidzę cię, ty gnoju. Pamiętam, jak w rozgrywce zawsze wrzucałeś mnie, zwykłego gracza, do Fire of, do Pit of Death. Dzięki, w Predatorze. Dobrze. Rada Druidów wciela się w Silverhand. O, to może być nawet ciekawe, bo Silverhand ma dużo przemian. Arkad 2012 wchodzi w Imperium Trolli, natomiast polski szkodnik wchodzi w Dragonmaw Clan. Zobaczymy, jak nasi gracze poradzą sobie z tym jakże trudnym do rozegrania terenem, znaczy chodzi mi o mapę, bo trzeba przyznać, że Lord of the Aftermath nie jest ani trochę łatwy, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Halo myszko, mój przyjaciel. O, jesteś. Dobrze, a więc zaczynamy. Zobaczmy, jak sobie radzi nasz przyjaciel z krwawych elfów. No, widzimy, że pierwsze co robi, to schodzi w dół. Czyli prawdopodobnie zmierza do statków, którymi będzie spierdzielał, gdzie pieprz rośnie. Tylko dobre pytanie, gdzie? Gdzie on może zacząć uciekać? Bo może spróbować kierować się wprost do na tereny Sunwell. Spróbować odbić je z rąk Cult of the Man i kierować się prosto tutaj, by zdobyć swój jakże bardzo ważny przyczółek. Chociaż może okazać się tak, że mogą spróbować zdobyć jakże potężną jednostkę, którą jest Demon Hunter, a mianowicie kurde, brat Malfuriona, jak on się nazywał? O pierdziele, brawo, Nabi, nie potrafisz sobie przypomnieć zwykłych, kurde, prostych nazw
bohaterów z lore Warcraft 3. Kurczę, był Malfur. O, właśnie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Już nie będę wnikał, kto, jak się nazywał ten kretyn z kosami. Ale widzimy, że El Polako wkracza już na tereny Sautinusa, który gra Dalaranem. Wydaje mi się, że w chwili obecnej niewiele zrobi ze swojej strony. Musi zacząć chyba zbierać jednostki, ale widzimy, że on tutaj powoli przechodzi zbierać kolejne tereny nieopodal swoich włości. No, ale trzeba przyznać, że Forsakeni będą starali się przeforsować cały teren. Ale czy Forsakeni zrobili to, co mi się wydaje, czy przejęli bazę Burning Legionu? Nie, właśnie tego nie zrobili, co jest bardzo dziwne. Z racji tego, że mogli bardzo by szybko odciągnąć się od terenów właśnie płonącego Legionu. Ale wydaje mi się, że to robią tylko po to, żeby najpierw zdobyć tę część tutaj. One chyba miały gdzieś tu swoje piękne nazwy. Jeżeli nie... Sepulture. Też ładnie. No. O. A, to są u góry. The Death Knell. A tutaj jest jakaś nazwa? Tak, Tyrys Fall Glades. No, wydaje mi się, że może... O, zobaczmy, co się stało, bo czerwony coś... Rada Druidów! Stała się Scarlet Crusade. To jest bardzo ciekawe. Bardzo szybko zeszli z Silverhandu na Scarlet Crusade, co na proste tłumaczenie znaczy musiał stać się event, musieli coś stracić. Prawdopodobnie. Okej, tutaj została zbudowana jednostka właśnie w krypcie. Tam gdzieś tutaj daleko, pięknie, ładnie. No, ale coś, co mi się nie podoba. Kurde, brak możliwości włączenia całkowitego podglądu naszego terenu. O, ale widzimy tutaj, że nasi towarzysze krasnoludcy mogą sobie na spokojnie podglądać większość swoich towarzyszy. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mamy... był atak na bazę Saturiona na terenie... Kurczę, też tutaj nie widzę nazwy. Jaki ja jestem ślepy. Dobrze. Dobra, mniejsza. Widzimy natomiast, że Forsakeni weszli w Dalaran, wchodzą niczym nóż w masło, niszcząc kolejne budynki, niszcząc kolejne struktury. Iceweather pisze, że przycięło mi statek i zatopiło Kaela. O Jezu, Death Sunlina! No widzimy, że tutaj jego części, budynki zostały trochę stracone. El Polako wchodzi bardzo ostro, bardzo agresywnie na tereny Dalaranu. Chociaż ciekawe, jaką on chce zaprezentować taktykę. Co się dzieje na dole? Na dole mamy do czynienia z hordą, która wchodzi na tereny krasnoludzkie. Widzimy, że głównym bohaterem będzie Gorn, który niszczy pierwszą bazę znajdującą się tutaj. To te tereny, to one chyba mają gdzieś tutaj napisaną swoją nazwę, której znowuż, jakże to znowuż, nie widzę. Jaka bida. No ale co robią krasnoludy? Krasnoludy, czy one już zdobyły? Nie, jeszcze nie zdobyły części z Gnomeregan, z tego, czy Gnomeregan, nie pamiętam jak... Jo, Gnomeregan. Dobrze, w końcu zdobyli punkt kontrolny, a w zasadzie zdobywają. No, widzimy, że zbierają tutaj powoli swoje jednostki. Pamiętam, że... O, właśnie, co mnie ominęło? Całe zdobywanie tutaj terenu trolli, które tutaj miały swoje przyczółki. No, bardzo dobrze zrobili, bo teraz trolle nie mogą harasować naszych słodkich, małych, bojowych krasnoludów. Problem polega na tym, że jeżeli Dalaran w odpowiednim momencie nie wesprze tutaj towarzysza krasnoludzkiego, może to się dla niego bardzo źle skończyć, bo napór ze strony hordy, a jakże i trolli. No i w tym momencie nie wiem, czy Dark Horde, zobaczmy właśnie, gdzie mamy polskiego szkodnika. Jakie są eventy hordy? Dobrze. No dobrze, może przejdźmy do Dragonmaw Clan, który nie jest z nikim sojuszu. To jest ciekawe. Z nikim nie ma sojuszu, a wydaje mi się, że chociaż jeżeli zmienią się w z Dragonmaw Clan na o kurczę, oni tym były śmiesznym kultem. Kurczę, nie pamiętam, jaki ja jestem zjebany. Bardzo was przepraszam za tak kiepską wartość merytoryczną. Dobrze, zobaczmy, jak sobie radzi Imperium Trolli, z którą mamy do czynienia. Tutaj mamy jakże piękny
Zastój, nic się tu nie dzieje. No nie dziwię się, chociaż można by było stąd fajne dropy zapewne poprowadzić. Natomiast u góry widzimy również, że w... Zulaman! Aha, czyli muszę klikać po prostu na główne budynki. Zulaman, nic się nie dzieje, ale widzimy tutaj przemieszczanie się jednostek. Faktycznie, trole atakują sobie... To są trole, przepraszam? Tak, to są trole. Trole atakują sobie właśnie tereny Dalaranu. Kurczę, widzimy, że Dalaran jest naprawdę w nie lada opresji z racji tego, że z jednej strony Forsaken, z drugiej strony trole cały czas forsują i nakładają nacisk na tego nieszczęśnika. Natomiast jeżeli chodzi o krasnoludy, to powoli mogą szykować się na potężny rush, na potężny atak ze strony troli połączonej mocy hordy. Zobaczmy, jak idzie Forsakenom, którzy nadal są w sojuszu z Burning Legionem. Tutaj widzimy, że powoli wszystko zamiera, nic się nie dzieje. A co robi Płonący Legion? Płonący Legion zbiera swoje jednostki w tym terenie i próbuje przebić się do Ico Doom. Natomiast co to się dzieje? Coś wskazuje właśnie towarzysz z Burning Legionu. Chyba sugeruje Forsaken, żeby zaatakował te tereny. Dobra, ale zobaczmy, czy nasze krasnoludy wiedzą o tym, że tutaj znajduje się nieprzyjaciel. Wiedzą, przygotowali już odpowiednią siłę obronną, by przeciwstawić się atakowi naszych nieprzyjaciół. Tylko jeżeli nikt z Dalaranu, nikt tutaj z stojących jednostek Satinusa nie wesprze go, to może być bardzo, bardzo ciężka sytuacja do przejścia dla naszego towarzysza. Natomiast Sunwell został przyjęty przez naszego towarzysza Iceweathera, który teraz nie mam pojęcia, co robi. Próbuję ogarnąć, co tutaj się dzieje. Widzimy, że Dalaran jest naprawdę pod silną agresją jednostek nieprzyjacielskich. Tutaj już praktycznie wszystko stracił. Zostało mu tylko kilka budynków. O, właśnie! Dostał Dalaran. New Dalaran, który jest niedaleko Icecrown Citadel, którą mamy tutaj. Koło Tronu Mrozu, Korony Mrozu, nie pamiętam już, kurde, jak to się nazywa. Ale zobaczmy, jak sobie radzi Cult of the Mant. Wow, widzimy, że tutaj całkiem spore jednostki wraz ze Scourge znajdują się na tych terenach. Ma bardzo łatwą drogę w tym momencie do Scarlet Onslaught. O, teraz już nie... cały czas on zmienia te nazwy, kurczę. Co to musi się dziać? Ile eventów tutaj jest uruchomionych, o których ja nawet nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że komentarz, który wam prezentuję, jest w miarę znośny. Widzimy, że Stratholme jest nadal nieruszony. Tak samo Deathholme jest w tych terenach bardzo spokojnie za... O! Zostaliśmy zaatakowani! Zostali zaatakowani tutaj! Czyżby mieli do czynienia z krasnoludowcami, którzy tutaj się osiedlili? Oczywiście, Beer Warriors dalej tutaj siedzą, dalej są spokojni, o nic się nie martwią. Jezu, no co, jesteśmy grube kraski i nic nie robimy. Bardzo niedobrze, bo mi się wydaje, że tutaj powinny być tutaj powinna być baza wypadowa, która już prawdopodobnie została zniszczona. A co się dzieje? Jezus, czyżbym ominął całą bitwę? Czyżbym był takim gównem i ominął całą walkę. Chociaż nie, tutaj wygląda na to, że prawie nic nie zostało stracone. Czyżby? Tak, oni popatrzcie. Ja myślałem, że oni idą teraz do Dark Hordy. Natomiast nie, oni wręcz przeciwnie, idą na zwykłą hordę. Atakują ich od tak zwanej dupy strony. Zobaczmy, jak jednostki naszego przyjaciela sobie z tym poradzą. Widzimy, że są trochę poniszczone. Są... były atakowane przez szkodnika! Bardzo dobrze, Dragon Maw Clan wysłał kilka jednostek, które go troszeczkę poharasowały, trochę pobiły jego jednostki. I teraz w tym momencie krasnoludy są w stanie na spokojnie wejść na terytorium hordy, dostać się do Kargat, wyniszczyć praktycznie umierające jednostki Arkata 2012, który gra trollami. Natomiast jednostki hordy, którą prowadzi Efracto, powoli zaczynają ginąć, zaczynają wręcz wymierać całkowicie, pozwalając krasnoludom na przejęcie wszystkich tych włości. Nie wspiera ich jednostkami, które są tutaj, nic nie robi nimi.
Ja chociażbym próbował wycofać się i przejść na swoje pozostałe tereny, na swoje pozostałe włości. Co się dzieje tutaj? Widzimy, że Imperium Trolli zostało zaatakowane przez Icewedera, który gra krwawymi elfami. Zobaczmy w ogóle, co tu się dzieje. Jak tutaj wygląda sytuacja? Jak sobie działają Forsakeni, przepraszam. Co my tutaj widzimy? Mamy jednego Wretched. Nie wiem, czy wiecie, ale Wretched to są jednostki Blood Elfów, które zostały pozbawione swojej mocy magicznej z racji tego, że straciły Sunwell. W momencie, gdy je odzyskują, wracają te ich moce, wraca ta magia i już nie zamieniają się w Wretched. Natomiast jednostki tutaj, kurczę, ja na jego miejscu bym spróbował chociaż go zabić. To jest, Jezu, to jest jeden Wretched, który, kurde, wygląda jak zwykły ghoul. I pewnie też tak zachowuje się. Dobrze, ale sprawdźmy. Zulaman zostało całkowicie zdominowane, został całkowicie zniszczone pod naporem jednostek naszego Blood Elfa Icewedera z Halduronem Brightwingiem. Ja, widzimy, że sobie całkiem dobrze radzą, ale co tutaj się dzieje? Carpe Diem w pogoni za jednostkami, Kalta Sunstrider na niewidzialności biegnie śladami, o Jezu, on biegnie śladami Illidana, tak, brawo Nabi, w końcu sobie przypomniałeś, jak się nazywał ten zły jegomość, to Illidan. W końcu dotarli. Co teraz zrobią? No, oczywiście osobiście nie pamiętam, jak to tutaj wszystko wygląda, zazwyczaj grałem krasnoludami, które bardzo szybko ginęły, bo nikt im nie pomagał. No, ale Lady Vash tutaj zostaje w pakcie z naszymi dobrymi jednostkami. Dobrymi jednostkami Blood Elfów, które zamieniają się w Illidarii i przechodzą teraz na tereny Burning Legion, gdzie będą musiały słać zniszczenie, przesiew i ogólną zagładę w jednostkach nieprzyjaciela. Ale moment! Czy ja widzę to, co widzę? Jak teraz widzicie, włączył się pewien event, a mianowicie Illidan musi za wszelką cenę zniszczyć teraz Tron Mrozu, to jest pewnie jego zadanie. Natomiast teraz weszła Sylvanas, tylko... zaraz momencik ja ją sprawdzę, bo prawdopodobnie ona jest gdzieś... w Dalaranie? Tak! Mamy do czynienia z Maiev, która będzie teraz ścigała Illidana. Chociaż, jeżeli mam być szczery, to wydaje mi się, że Maiev nie ma tutaj najmniejszych szans. Ale zobaczmy teraz, tak abstrahując od wszystkiego, jeszcze tak sobie przypomnę, co tutaj się dzieje. A, przecież krasnoludy sieją śmierć, zniszczenie i okrutną niemoc w jednostkach naszych niedobrych, albo i dobrych, w zależności kto jak lubi, jednostek troli. O tak, to jest to, co tygryski i krasnale lubią najbardziej. Prowadzić śmierć, rozpustę swoją bronią dalekiego zasięgu, strzelbami, toporami, tarczą, wszystkim, co się tylko da. No, my mamy za sobą prawie 19 minutę komentarzu. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Nie mam pojęcia, ile to może potrwać. Widzimy, że tutaj w rozgrywce jest dopiero 16 minuta. Czyli jeżeli by tak porównać, to tutaj będzie gdzieś koło 30, 45. O, to ponad prawie półtorej godziny rozgrywka. No, można by powiedzieć, że nawet... Yeah. O, a tutaj atakują nasze oddziały. Widzimy, że tutaj Dalaran trochę się rozwinął. Atakuje coraz to kolejne, przepraszam, najmocniej elementy bazy Frozen Throne. Chociaż nie, tutaj się nic nie dzieje praktycznie. Natomiast na dole widzimy, że jednostki Dalaran są cały czas zniszczone. O, ja widzę, że nasz biedny gracz nie jest w stanie
oprzeć się potędze, jaką prowadzą tutaj Forsaken. Dobrze, ale teraz omińmy tą całą sytuację, bo tutaj widzimy śmierć, zniszczenie pożoga. O, Anubarak, zobaczmy właśnie, co tam u nich. Co u Altaira? Altair przejmuje punkt kontrolny jednostek Dalaranu. Na dole mierzy się, o Jezu, czyżby Illidarii, tak, dokładnie, Illidarii wchodzą dokładnie zdobywać Koronę Mrozu, Frozen Throne, Tron Mrozu, przepraszam, co ja gadam. Nekropolia, tutaj wszystko jest zdobywane. O Jezu, nie wiem, czy on jest w stanie przeciwdziałać takiej potędze, jaką jest teraz Illidarii, które ma aż 11 punktów kontrolnych. To jest na chwilę obecną bardzo dużo. Ale na szczęście Scourge, Burning Legion nie są aż tak bardzo w tyle, żeby zostać bardzo zdominowanym. Tym bardziej, że tutaj, właśnie na tych terenach, te wieżyczki potrafią robić niezłe spustoszenie. Tym bardziej, że widzimy, że Altair jest przygotowany na taką ewentualność w postaci ataku w jego kierunku z jednostkami, które znajdują się nieopodal. Problem polega na tym, że Illidarii są jednostkami, które podróżują po wodzie, więc mogą zaatakować z dwóch stron. Mogą wejść również ze strony kopalni Nerubian. To jest coś, co może przesądzić o zwycięstwie Illidarii, o ile dobrze rozplanuje atak na kilka frontów, starając się skupić jednostki balistyczne na budynkach i odpowiednio jednostki na przeciwniku. Co tu się dzieje? O, właśnie! Ominąłem całkowicie Cult of Dement, którzy zdobyli główną bazę. Co ja chciałem powiedzieć? Zdobyli główną bazę Scarlet. Scarlet Crusade, która jest teraz Scarlet Anslaught. No, widzimy tutaj bardzo, bardzo duży napór ze strony kultu. Ale ja się zastanawiam, gdzie tu oni mają właśnie Naxxramas? Gdzie tu jest Naxxramas, które mogę sobie podejrzeć tu? A w ogóle oni mają Naxxramas, z tego co zrozumiałem, tak? To jest Naxxramas. Tak? Halo? To jest Naxxramas, nie? Acherus. No nie, no to jest tylko 5000, no. Kurczę, oni nie mają jeszcze Naxxramas? To jest dziwne. Wydawało mi się, że mają. Dobrze, ale zobaczmy, jak tam w ogóle jednostki naszego towarzysza. Kel'Thuzad ma level 8. Na razie tutaj wykańcza powoli Radę Druidów. Oj, Rado Druidów, zawiodłeś mnie. Kurde, taki z ciebie był kozak, a schowałeś nogi w piach. Głowę w piach, przepraszam. No, ale widzimy, że powoli Illidarii zmierzają w kierunku bazy na Dark Faron Keep, które znajduje się na Outlandzie. O, co my tu widzimy? Tereny podziemi Nerubian są atakowane. Tu może być bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę... A nie, 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 moment. To jest zupełnie coś innego. To nie Rada Druidów, to Ice Weather. Tak, oni próbują dostać się w każdy zakątek mapy, bo tutaj rozumiem są teleporty. A, no to może być ciekawie. Czy oni wtedy pójdą do Ulduaru? O, zobaczymy zaraz, co się stanie na Ulduarze. Kurczę, teraz gdzie jest ten Ulduar? No nie. Tu jest Ulduar? Nie. Tu jest Ulduar? Nie. Tu? No dobra, są tutaj, ale po... Gdzie mnie wywiało? Tu. Nie. Dobra. Nie mam pojęcia, gdzie znajduje się Ulduar. Cały czas ten głupi wracet tu wszystko bije, ja się nie mogę zgubić. Tutaj. O, widzimy, że jednostki Altaira w końcu ruszyły z lekko siecą, ale to były tylko jednostki, które miały skautować, które miały oglądać tutaj znajdujący się teren. Tak naprawdę cała siła Illidarii znajduje się w zupełnie innym miejscu, znajduje się tutaj i może być to jeden z naprawdę potężnych ataków w stronę Altaira, o ile odpowiednio zostaną wykorzystane. Tak jak widzimy, tutaj mamy statki Rady Druidów. To się może źle skończyć. Bo Scarlet Crusade ma tu jakiś plan. Zobaczmy w ogóle, co tam u nich. Rado Druidów, pochwal się. Co ty teraz próbujesz zrobić? Czyżbyś... O, widzimy, że przenosi wszystkie swoje jednostki na wyspę znajdującą się tutaj. Tutaj, w Scarlet Outslaught.
Zobaczymy, może to mu coś pomoże. Z racji tego, że tylko ma dwa punkty kontrolne, nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. No, ale nie będziemy mówić teraz o mniejszości i przejdźmy na większość, którą... O kurcze! Tutaj mamy do czynienia już z pewnym rodzajem rozwoju naszych jednostek towarzyszy krasnoludzkich. W końcu poszli na tereny... Ojej, ale czy oni, czy to oni przypadkiem tego wcześniej nie mieli? Albo ja jestem głupi i o tym zapomniałem. W ogóle zapomniałem sprawdzić. Nieważne. Tak czy siak, w końcu udało im się dostać do ukrytej twierdzy wewnątrz krainy krasnoludu... Fu, Nerubian. Ale teraz widzimy, że Illidan się teleportuje. On wraz z jego jednostkami? Tak. Przeteleportowali się. Przerażone krasnoludy stwierdziły, że nie idziemy tam, musimy się wycofać. To zbyt potężna armia, tym bardziej patrząc na... O, no, patrzcie, nawet punkty kontrolne mają takie same. Więc widzimy, że w tym momencie krasnoludy, a jakże i Illidari będą za krawą na dwie najpotężniejsze nacje na swoim terenie. Zobaczymy. Bo póki co nie widzę, żeby cokolwiek się tu działo. Jakieś jednostki Scarlet Crusade sobie, Scarlet Auslaw sobie pływają tutaj. Tutaj niby coś się działo, zobaczmy. No nie, to jest teren Illidari, więc zobaczymy go. No tutaj się nic nie dzieje. Ale co się tutaj dzieje? O matko! Cult of Demand zaczął atakować Sanuel. Czyżby mieli w planach przejąć całą moc Studni Wieczności? To nie jest Studnia Wieczności, tylko Słonecznej Studni. O! Studnia została przejęta. Teraz tylko potrzebują jakiegoś potężnego bohatera, który wejdzie do Sanuel i zacznie pobierać jej moc. W momencie, kiedy cały proces się zakończy, bohater zostaje tak zboostowany, dostaje taki potężny kopniak energii, że nie jest w stanie nic go powstrzymać. Chyba, że... O, zobaczmy, co tu się dzieje. Arthas zaatakował... Rada Druidów zaatakowała, ale nie jest chyba w stanie przejść tego naporu. Czyżby to był lekki rush, odciągnięcie uwagi jednostek Altaira? Czy może ma w zanadrzu coś innego do zaprezentowania? Widzimy, że Eldar Nadox jako jednostka latająca bohater daje sobie bez problemu radę z tym wszystkim, co się tu dzieje wraz z towarzyszem Arthasem Menethilem oraz Anubarakiem. A tak, jak widać, nie powiódł się za bardzo, ale mi się wydaje, że mimo wszystko Rada Druidów będzie powoli kąsać i kąsać i coraz to mocniej kąsać. Ale chyba mamy teraz bardzo ciekawą sytuację w postaci tego, że Illidari próbują wrócić do Sanuel i rozprawić się z Cult of the Man, który zaatakował. Chyba, że robią coś innego. Kalta Sunstrider tutaj czyści teren, czyści budynki, wchodzą do Ghostlands, a stamtąd mogą już ruszać w kierunku Cult of Demand, a także innych jednostek nieprzyjacielskich, które się znajdują w postaci Forsaken, czy też Burning Legion. Burning Legion, jak widzimy, bardzo dobrze się trzyma, ma 9 pozycji w postaci Control Pointsów, Forsaken ma 8, więc jako sojusznik bardzo dobrze sobie będą radzić. Powoli wchodzą do kolejnych budynków, do kolejnych wiosek Deathholmu, który znajduje się tutaj na Ghostlands. No i czy cokolwiek tutaj się zrobią? A tu jest dupa. No i fajnie, że napisał, bo tutaj chyba praktycznie nie ma żadnych jednostek naszego towarzysza. On praktycznie w ogóle tutaj chyba nie ma żadnych jednostek. Wszystko, co on ma, znajduje się prawdopodobnie tutaj. Albo i też nie. Widzimy, że ma dużo drewna, mało złota. Co tu się w ogóle dzieje? A on tutaj wszystkie swoje budynki zaczął robić tutaj, w okolicach Ebonholdu. Głównie idzie w patchworki, w plugastwa, w pudrze, pudrworsy zrobią. Póki co jest jakby spokojnie. Kogo nie oglądałem wcale? O, w ogóle widzimy, że nie mamy jednego gracza. A nie mamy. Zobaczmy, jak tam idzie naszej hordzie. Horda aktualnie walczy z... Aha, przepraszam. To nie horda, to Dragonmaw Clan. Aktualnie walczy z hordą. Niszczy co rusz kolejne budynki. No, widzimy sobie, że polski szkodnik całkiem dobrze sobie radzi. Tym bardziej, że z jednej strony atakował krasnoludy, z drugiej właśnie Dragonmaw Clan
No ale o, co tutaj się dzieje? Czyżby w końcu Forsaken zaczęło słać napór w kierunku naszych towarzyszy, hordziaków? No widzimy, że te tereny w Gilead zostały całkowicie zajęte przez Forsaken. To jest jedno z takich lepszych miejsc, bo pamiętam jedną fajną rozgrywkę, gdzie Dalaran, tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie Gilneas przeszło na stronę kurde tych wilków, o matko, jak oni się nazywali, nie wargowie, kurde, mniejsza. I tutaj była naprawdę sroga walka, tym bardziej, że z jednej strony wchodzili Forsaken, z drugiej wchodził Scourge, które nie są w najlepszych stosunkach, jedni z drugim się napierdalali, przepraszam za słowo, a trzeci w postaci Dalaranu prowadzili ostrzał ofensywny, skupiony głównie na obrażeniach AoE, na obszarówkach, niszcząc wszystko, co się dookoła rusza. Ale no, póki co mamy drobną stagnację. W ogóle zauważyłem dopiero teraz, że jednostki Forsaken już dawno zerwały swoje przymierze z Burning Legion, zajmując bazy. Ale co tutaj się dzieje? Jak w ogóle radzi sobie Carpe Diem? Carpe Diem ma w tym momencie 9 punktów kontrolnych, pełno jednostek, które nic nie robią, czekają bez sensu. Ja na jego miejscu bym przynajmniej spróbował zaatakować jakieś tereny, tym bardziej, że oni chyba nie są w najlepszych stosunkach wraz z Illidarii. Tutaj cały czas słyszymy, że zostaliśmy zaatakowani, ale ja tak patrzę, no kurczę, on nic nie robi. Nic nie robi, stoi, pewnie konfiguruje haksy. A jak tam nasi Natryzimowie? Balnazar też stoi, patrzy, no ale jest obity, więc chyba była jakaś walka. Deferok również stoi, czeka, nic nie robi. Mógłby wesprzeć swoje jednostki w walce z Altairem, ale nie robi tego. Niedobrze. Mi się wydaje, że gracz po prostu konfiguruje haksy. Co za cheater. Natomiast jeżeli chodzi... W ogóle on nawet go nie widzi. Więc nawet nie ma po co iść tam walczyć. Co tu się dzieje? W podziemiach Nerubian drobne... O, coś tu się stało. Musimy szybko zobaczyć krasnoludy. O, ja pierdzielę! Czyżby krasnoludy zrobiły to, co mi się wydaje? Tylko problem polega na tym, że on potrzebuje Taurisana na o wiele wyższym levelu, żeby móc zrobić to, o czym myślę. Wezwać jednego z demigodów. Demigodów? Czy ja w ogóle dobrze myślę? Czy Ragnaros? Tak, ten Ragnaros jest demigodem? Nie. On jest po prostu jedną z legendarnych postaci. Ale co tu się dzieje? Co się stało? Satinus! Satinusie, co ty robisz? Ach, zapomniałem przecież w momencie. Tak, dokładnie. W momencie, kiedy krasnoludy zaprzymierzą się z Dark Iron Dwarfs, rezygnują ze wszystkich sojuszy i stają się niezależną bandą siejącą zniszczenie. Dokładnie. I w tym momencie pamiętajmy, że warunkiem przejścia do Dark Iron Dwarfs jest strata wszystkich, dosłownie wszystkich bohaterów podstawowych, jakim był Magni, jakim był... O matko, Explorer stąd, o Jezu. W tym momencie tak naprawdę stracili wszystkich bardzo fajnych bohaterów, łącznie z Falstadem, który tutaj... A to nie jest Falstad, przepraszam, ale to jest jedna z jednostek latających gryfów. Ale czy to jest zła decyzja? Stracić wszystko? Mi się wydaje, że nie. Chociaż, o Jezu, co ja patrzę, coś o czym w ogóle zapomniałem. Tutaj widzimy, że w ogóle nie poszli w upgrade'y. To jest bardzo niedobrze. Zacznijmy od tego, że upgrade'y są jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba w takim etapie, w 30 którejś minucie już robić. Upgrade'y dużo dają, potrafią zmienić niejednokrotnie pole walki. Zobaczmy sobie, jak działają Forsakeni tutaj, gdzie gdzie dzieje się walka. O kurcze. Czyżbym ja to ominął? Czyżbym ominął walkę z trollami? Chyba tak. Brawo, Nabi, zacząłeś opowiadać, a to się, kurczę, działo pełno ciekawych rzeczy.
Jak widzicie. O kurcze. Horda wraz z trollami zaczyna się powoli odbijać. Forsaken ma już tylko 4 punkty kontrolne. To jest już niepojęte. A w tym momencie Rest in Peace Lordaeron. O matko, to się dzieje pełno dziwnych rzeczy. Tutaj jednostki Illidarii wchodzą w Stratholm, niszcząc wszystkie jednostki Cult of the Mend, Krzyja i po prostu dominując cały ten teren. 10 punktów kontrolnych, ale co to, Altair ma ich aż 12. No oczywiście, w końcu Altair musi w tym momencie zacząć przejmować nie tylko tereny Northrend, ale także i wszystko to, co znajduje się nieopodal na całej tej wyspie, która jest jednym z głównych światów, to jest Western Kingdoms. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Co tu w ogóle się dzieje? Tutaj jeden z Siege Golemów próbuje sobie poradzić z żukami gnojarzami, ale chyba coś mu nie idzie jak kurtyzanie w deszczu. Dalaran traci kolejne, jeden żuk gnojarz próbuje zająć control point. To jest piękne. I don't care what I'm doing, I'm trying to take the control point. Diab. Nerubian Walker. Atakują miasto naszych braci. No niestety, Cult of the Mend powoli zamiera na terenach Western Kingdoms. Co oni teraz poradzą? No to mają mimo wszystko kilka jednostek, kilka budynków, ale co się dzieje tutaj, na terenach Forsaken? Czy już całkowicie zostali zdominowani, zostali zniszczeni? Nie, jeszcze mają kilka punktów, jeżeli nikt nie przyjdzie mu z pomocą, a raczej nie przyjdzie, bo z nikim nie jest w sojuszu, chyba że pozwoli zabić swoją Sylvana z jednostką Scourge. No to wtedy może się zupełnie zmienić, jeżeli oczywiście to będzie Arthas. Wtedy przejdą na stronę Scourge. W tym momencie Forsakeni są zdani na samych siebie. El Polaco wraz z jednostkami Arkata 2012 zajmują tereny tutaj na dole. Nie, no dobijają powoli ostatnie budynki Dalaranu, ostatni control point. Carpe Diem tego nie zrobił, mimo wszystko kurczę, to jest dziwne, że nikt tego nie zabił. Zabiłe. What? Nie wiem, o co chodzi. Traktor już na szóstym poziomie. No to nie jest najwyższy poziom, jaki mogłaby mieć ta jednostka. Ale po tak długich walkach mi się wydaje, że powinien być na wyższym poziomie. O, a tutaj polski szkodnik, który gra Twilight Clanem. Tak, w końcu sobie przypomniałem. To jest Twilight Clan. Oni w tym momencie, przepraszam, polski szkodniku, zmienili stronę konfliktu i mój Boże, oni zaczęli przejmować tutaj kontrolne punkty na terenie krasnoludów. Ja, będąc krasnoludem, nie pozwoliłbym sobie na taką śmiałą zagrywkę ze strony drużyny Twilight Clanu. Chyba że czy mi się wydaje, czy oni są w tym momencie w sojuszu? Chyba są, bo widzą swoje jednostki, więc wydaje mi się, że doszło tutaj do zawarcia przymierza z Twilight Clanem. Więc no, może być w tym momencie ciekawie. Twilight Clan posiada jedynie 6 punktów kontrolnych, natomiast Dark Iron Wars posiada tych punktów kontrolnych 10. Jeżeli są w sojuszu, daje to łączny wynik 16. Cóż za niewiarygodnie wielka kalkulacja. No, niestety, jeden z punktów kontrolnych krasnoludów zostaje zdobyty przez Illidari. Aktualnie mamy tu jeden zajebisty zastój, nic się tutaj nie dzieje. Tutaj po prostu jednostki czyszczą pozostałe punkty kontrolne należące do innych jednostek. Ale teraz zobaczę, czy to jest faktycznie to, co mi się wydaje. Tak, tutaj jest na żółto, więc to musi być sprzymierzeniec. Nie mogą pozwolić sobie na zajęcie tego punktu. Chyba że tutaj właśnie rozmawiają między sobą i się pyta: ej stary, mogę zająć ten control point? No weź, ja mam mało, no daj. Czy krasnoludy pozwolą na to? Nie wiem, ja będąc krasnoludem raczej bym się na to nie zgodził. Zobaczmy mimo wszystko, co się dzieje u
Altaira, który ma punktów aż 12. O matko, cóż za wielka walka! Stop! Co tutaj się dzieje? Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? To jest ten moment, w którym warto mimo wszystko wyłączyć paski życia, zobaczyć, co tu się dzieje. Widzicie, co tutaj się dzieje. Tego to jest masa. Masa wojska, masa przeciwników. To jest no, normalnie nie do ogarnięcia, co tutaj za pierdziel się sprawuje. Ale okej. Co tutaj się stanie i jak rozegrają się losy naszych towarzyszy, zobaczycie w kolejnym odcinku, który będzie prawdopodobnie już za kilka dni. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w 3 częściach. Raczej nie sądzę, żeby to miało być więcej. Dlatego postaram się nawet mimo wszystko zrobić je w niewielkich odstępach czasowych, maksymalnie 2 dni odstępu. Mam nadzieję, że podobała Wam się pierwsza część. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Może być negatywny, możecie mnie hejtować, ale niech to będzie uzasadnione. Niech ten komentarz narzekający będzie oparty o komentarz wyjaśniający, co się dzieje źle, co jest kiepsko, co mogę poprawić. Ja zdaję sobie sprawę, że powinienem nauczyć się chociażby nazw tych miejsc, eventów, co tutaj się dzieje, jacy bohaterowie. Powinienem zwracać na wiele, wiele, wiele więcej uwagi. A nie tylko pierdzielić bez sensu o krasnoludach, co ja bym zrobił na ich miejscu. Tym bardziej, że bardzo podoba mi się gra tego zawodnika. Zdobył dużo control pointsów. Dobrze, zatem dziękuję Wam pięknie. Pamiętajcie, zostawcie po sobie znak, zostawcie po sobie ślad w postaci łapki, komentarza. No i jeżeli jesteś nowym widzem, oczywiście zasubskrybuj. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć w kolejnym odcinku. Narka.